I witam was wszystkich serdecznie w kolejnym, już przedostatnim tego typu odcinku, gdzie ruszamy pogłębiać naszą podróż w zamku Drangleu. Tu też oczywiście wszystko omijamy. Zaraz zobaczycie, że złoty za nami goni, ale przed nim uciekamy, żeby powiedzieć coś innego na S. Ale każdy, kto zna to słowo, się pewnie domyśli. No i biegniemy tutaj sprawdzić, dokąd nas to zaprowadzi. Oczywiście, znowu rozwalam, jakbym tego nie robił wcześniej, znowu na niego patrzę. Ale jak widzicie, nawet nie mogłem go odpetryfikować, bo nawet nie było możliwości takiej. Tak, tutaj jakbyśmy spróbowali tak z powietrza, pewnie byśmy wylecieli przez okno i się zabili. Nie wiem tego. Nie mogę tego sprawdzić. Tutaj właśnie było napisane, że ekwipunek się niszczy, więc obstawiam, że wejście w to skończyłoby się zniszczeniem naszego ekwipunku, więc tego nie zrobiłem. Postanowiłem iść dalej. Tutaj był akurat kusznik i tutaj nagle na mnie coś wplunęło, nawet tego nie zauważyłem. Jak już się go zobaczyłem, to już znowu myślałem, że mi weźmie w stanie, ten rycerz mnie zaatakuje, ale nic się nie stało takiego. I weszliśmy. Czy się kręciliśmy? Właśnie kręciliśmy. A nie, próbowałem, zastanawiam się, czy mogę to zrzucić. Zepchnąć, ale widać, że się nie dało. Tak, zastanawiałem się, co dalej zrobić. Czy iść jakoś spróbować to zdobyć? Czy nie? Kusiły mnie te skarby, tak? Że myślałem nad jakimiś pierścieniami, że w ogóle. Tak, właśnie patrzę, czy mam jakieś pierścienie i głupio się ustawiłem, bo bez pierścienia nie obrywam. A teraz już wam powiem, bo pewnie będziecie mówić, jaki ty głupi jesteś, dlaczego tego nie zrobiłeś, czy tamtego. Wiecie, co wystarczy zrobić, żeby w tej wodzie się poruszać? Zdjąć cały ekwipunek. O, i tu zostaliśmy przez mrocznego ducha Reda zaatakowani. Właśnie nie wiedziałem, czy to był gracz, czy ten, NPC. Ale wracając do tego, jak zdobyć te przedmioty. Po prostu ściągnijcie wszystko, całą broń, całe tego, ciuchy, pierścienie, wszyściu się, nic wam się nie stanie. I tak możecie zdobyć te skarby. Ja myślałem, że ten właśnie atak ducha Reda to jest właśnie NPC. Że to nie gracz, a potem się okazało, że to gracz, bo zostałem drugi raz zaatakowany. Tylko na przykład tutaj, w walce z nim będę się leczył, bo właśnie będę myślał, że to jest nie... Grasz, tylko NPC. On tu się zaraz powinien pojawić jakoś. A, zastanawiałem się, jak on tu iść. Tutaj obrywam. Zastanawiałem się, czy wziąć te założyć, wziąć te przeciwko truciźnie. Ten Red mnie szukał pewnie tam gdzieś. Nie wiem, czy on mnie najeżdżał. Tak, tutaj się rozglądałem, co dookoła mnie jest. Tutaj już widziałem tam znowu kusznika. O, i tutaj był ten Red, sobie biegał. Więc ja pierwsze co? Wycofałem się tutaj. Tutaj trochę z równowagi wytrąciło się, trochę zdenerwowałem. Tu mnie znowu zatruło. No i tutaj się zacząłem właśnie leczyć, tak. Obficie, no bo zatrucie wiecie, że najlepiej właśnie tym zneutralizować. Oprócz, no, pąków. A, tutaj postanowiłem wrócić aż do ogniska, bo miałem nadzieję, że jak wrócę czysto do ogniska, nie będę mógł przy nim usiąść, no i ten duch zniknie, nie? Ale się akurat przeliczyłem. Co się zaraz okaże, że usiąść przy nim nie mogłem. Bo że mógłbym całkowicie z zamku Drangleic iść. Ale nie usiadłem? Nie, chyba nie. Chyba jednak chciałem z nim zawalczyć. Ale mi się zdawało, że jednak postanowiłem się wycofać. O, to chyba mi nagle wyskoczy, ja się przestraszę i zwieję, ale jestem pewien. A nie, to był ten rycerzyk. Z nim musiałem zawalczyć. O, już... Nie, tak, tam był chyba już Red, bo już widzę, oberwał z tego. Tak, jakieś cuda widzę, już zaczął używać. Czary już słyszę, że nakładał. Ja w sumie na niego po prostu tutaj czekałem. I tak jak mówię, myślałem, że to jest głupi NPC, nie?
O, tu mnie prawie trafił. A, miałem trochę zlagowane, o właśnie, on był zlagowany strasznie. Dlatego z nim wygrałem tutaj. O, tu i zaraz nie ma życia. O, miejsce otwarte. Był strasznie zlagowany. Dostałem wiadomości jakieś na fejsie, nie wiem czy słyszeliście, jak mi do mnie tego, odzywał się telefon. Kukła człowieka za pokonanie go dostałem. No i potem ruszyliśmy dalej w nieznane. Szkoda, że tu się dłużej nie zatrzymałem, bo teraz jak tak oglądam, no to właśnie tam ładny widok widziałem. Tak tam płonęły te most czy pochodnie na moście. No i mi się ładnie udało uniknąć właśnie przewrotami. Tutaj jak zobaczyłem ich dwóch, to już mówię, kurde, ciężko będzie. Już chciałem się wycofać tam, i głupio zrobiłem, że jednak z nimi tutaj nie zawalczyłem, w tym miejscu. A może zawalczę tutaj z nimi, ale mi się wydaje, że głupio zrobiłem, się wycofałem, zawalczę. Tak, bo trzeci przybył. A tutaj się klątwa nagle nawijała, a klątwa się nawijała z tego obrazu. To też potem wam powiedziałem w drugiej części, bo tak akurat będę podzielony na kilka części, ten odcinek się zdaje. Bo jakoś teraz chyba powinienem głupio zginąć. Spoiler. Haha, mam was. Nie, czy głupio nie spadnę z tego. Zaraz się przekonam, co głupiego zrobiłem. Wiesz, że coś głupiego zrobiłem. Się strasznie wściekłem. Z nim tutaj chciałem walczyć? Nie, mi się zdaje, że jakoś chciałem go na schodach tutaj zaatakować i głupio spadł. Może mu dam radę? Kto tam wie? Ja już nie pamiętam tego. Ale te strzałki mogą ich zatruwać też. To też jest fajny plus. Patent. Ciekawe, czy mam jakieś zatrute z tego, może czy coś w tym stylu. Uleczę się, uleczę się. Kurde, niewygodnie się zdegam, to komentuję. Już tak dziwnie usiadłem, że mnie kark zaczął boleć. I unik zrób. Zrób unik, zrób unik. Nie, nie zrobiłem unik. Estusa. No, Estus nie był złym pomysłem. Zwykłą strzał ustawiłem, żeby nie marnować silniejszych strzał. I w plecy go, i w plecy, panie. Tak, tutaj właśnie tamto to było. Zginąłeś. Zajebiście. Unik. No i tutaj kolejny. A, już wiem. Już wiem, co się stanie. Zobaczcie, co się stanie. Kusznik mnie zabił. Teraz sobie właśnie przypomniałem. No i w tym momencie postanowiłem, że jak wybiję, to się z wami, dosiadę do was odezwę i się spotkam z wami tutaj. Więc tutaj już było cięcie. Chyba. Tak, tutaj już było cięcie. Jak już widzicie, jesteśmy przed tym obrazem, w którym wam tłumaczę, że podbiegając do niego i czytając tą wiadomość, dowiedziałem się, że jest właśnie tutaj klątwa. I zostałem jeszcze drugi raz zaatakowany przez Reda, z którym przegrałem niestety. Właśnie też w tym miejscu. Ale tym razem przybiegł do mnie od razu, tam na dół. No i teraz on właśnie tłumaczyłem z tym obrazem. I patrzyłem, czy go nie mogę spalić tego obrazu przez przypadek. Ale nie dało rady. Niestety. Więc odznaczyłem bomby i pobiegliśmy dalej. Sprawdziłem też zaraz, czy tutaj coś nie stoi. I no i nie było tak jak wtedy tej ury. Czyli obraz był przeklęty. I uważaj na mroczny duch, bardzo dobra wskazówka, zaraz zobaczycie, co się stanie. Mroczne duchy tutaj lubią atakować, uwielbiają wręcz. O, a był kusznik jeszcze gdzieś po drodze? Tak, tu był kusznik i atak mrocznego ducha bezimienny uzurpator. I to jest akurat NPC tu już na pewno, bo się raz pojawił. Przecież gracz też się może tylko raz pojawić, ale to akurat był NPC.
Bynajmniej takie mam nadzieję, że się nie mylę. I nie bez powodu się leczyłem. Ale jakby nie patrzeć, to się nad nie przywitał i jakoś widzę... za dobrze nie grał, więc obstawiałem, że to był jednak gracz. Czyli nie, on nagle zaczął się chyba też bez broni atakować, tak mi się zdaje. Coś takiego mi świta. Ale oglądajmy walkę. Zresztą trochę się zachowuje jak gracz. Rzuca z broń dwie ręce. Więc jeśli to był jednak gracz, to sorry cię. Przepraszam cię. Ale przepraszam się, że się tego... się wyleczyłem na PvP. Widzę, że coś spadło, bo duszę dostałem. Chyba był zaskoczony, że używam magii. Ale par głupio do przodu. To jednak bardziej mi nie na gracza pasuje, a tego. No, na NPC. Czasami nie może rozpoznać, czy jest NPC czy nie, ale wiecie co, obstawiam, że to jednak NPC, bo inaczej bym nie dostał tej informacji. Uważaj na mrocznego ducha, nie? No i znowu zatrucie się dałem. Ale tym razem chyba się tego udało mi uleczyć. No i jeśli to byłby gracz i widział, że się leczy, no to raczej by tego... sam się uleczył, po pierwsze, a po drugie się nie przywitał, więc to jest tego. NPC, bo również ten mówił. Jak on ma? Komunikat. No i tym razem nie dostałem kulku człowieka, więc to był NPC. A nie, dostałem. A to nie wiem. Tutaj jeszcze sprawdzałem, czy czegoś nie ma. A, tłumaczyłem wam, że wcześniej zdobyłem właśnie tego... te przedmioty i jak je zdobyłem. O. Teraz pamiętam, że właśnie wam to tłumaczyłem, że zciągnąłem wszystko i po prostu przebiegłem. Nie mam ekipu, nie mam się zniszczyć, nie? Więc można bezkarnie z tym biegać. Wiecie, na początku jakoś nie mogłem skapnąć się z tym. Tutaj powiedziałem, że po prawo można skoczyć, nie? Że można zaskoczyć i w ogóle... ale ja chyba pobiegłem dalej do przodu. Najlepsze jest to, wy pewnie widzieliście po lewą drabinki, ja jej nie zobaczyłem. Oczywiście już tutaj przekonany święcie, że tego... one mnie zaatakują. Tu po lewo drabinki nie zobaczyłem, tam na dole drabinki nie zobaczyłem. Tutaj już kombinowałem, czy mogę zejść, zaskoczyć, no i tutaj mówiłem, że mogę zaskoczyć. Widzicie, tu jest drabinka i ja jej też nie zauważyłem. Jak do nas pierwszy raz mówiłem, to mówiłem, że tam muszę zaskoczyć na pewno. A potem dopiero się zorientowałem, że jest drabinka. O, widzicie, tam ten sobie biega i mówię, mam nadzieję, że mu się ekwipunek zepsuje. Ja chyba lewą stronę sprawdziłem, czy nie ma czegoś, tam była tylko krew. I zastanawiałem, czy tu też nie jest taki obszar jak z tymi szczurami, nie? Że tutaj jest właśnie takie coś, że nie widzę, widzę, a tam jakieś szczury się pojawia. No i tutaj widzę, spotkaliśmy naszą królową Królestwa Drangley. Oczywiście naszykowałem sobie strzał, bo nie wiedziałem, czy to nie jest przypadkiem boss. I mi się nagle arena nie zamknie. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed, he found more strength to fight, but in the end, he never took the truth. Visit Vendrick. We have no need for two. No i się dowiedzieliśmy, że jesteśmy chyba pretendentem do władzy, albo że ona jest władcą. I że nie chce męża, ale wątpię. I że cały czas mówią, że Vendrick jednak żyje po tych tysiącach czy setkach lat. No może to jest kilka lat? No i oczywiście boss. Miałem nadzieję, że tutaj właśnie jak wejdziemy spotkamy Vendricka, tylko teraz nie wiem, czy ja coś robiłem, cofałem się czy nie.
A, szukałem znaku przywołania, czy czegoś nie ma, ale nie było. Więc postanowiłem wejść na bossa. I proszę bardzo, smoczy jeźdźcy razy dwa. Jeden łucznik, drugi włócznik. I piekielny zasięg z ich włóczni. No i głupio zrobiłem, że się leczyłem. Jeden jest utrapieniem, a dają nam dwa, nie? Więc dziękuję bardzo. Walka epicka. Naprawdę, ta włócznia ma spory zasięg. Potem, w trakcie walki z nimi, doszedłem do wniosku, że aż takiego dużego zasięgu nie ma. Więc jeśli się dobrze człowiek robi uniki w dobrą stronę, nie robi takich błędów, co ja teraz robiłem, no ale musiałem poprzeć trochę bossa. Bez problemu da ramę. No i tutaj ginę, nie ginę, jeszcze nie ginę. Ale byłem blisko, żeby zginąć. Tak, już był ciutkę. Ale. O! A jednak przeżyłem. Ale tu już nie przeżyłem, bo dostałem z łuku. No ze strzały. No przedmiot został zniszczony. I potem, o ile się nie mylę, chyba postanowiłem, że pójdę spróbować skoczyć tam, gdzie mówiłem, że można skoczyć. Tak czy nie? Chyba to postanowiłem teraz. I powinno być cięcie. Wow. No i tak jak widzicie, jesteśmy już właśnie w tym miejscu, co skoczyłem. Tutaj była ściana jednolita, ja ją odkryłem, a za tą ścianą okazał się, że jest bonfire. Czyli nie będziemy musieli takiego dużego kawałka dobiegać do bossa. Więc nie powiem, bardzo super. Tutaj postanawiałem skarb zebrać, tam do mnie strzelali oczywiście. Strzelali. Dusza dzielnego wojownika. Teraz chyba schodzę na dół. A nie, i tak powiedziałem, że mimo, że nam dali, to i tak będę się stamtąd biec, bo nie zauważyłem tej drabiny tam z drugiej strony, tej z boku, co wy widzieliście wcześniej, co ja wam powiedziałem. Bo ja chyba tutaj się z wami pożegnałem i powiedziałem, że lecę właśnie tego. No jak to się nazywa? No mówcie, lecę tam do bossa. Bo właśnie, że tędy będą się i tak zaskakiwać i lecieć tędy, tą całą drogę. Więc nie wiem po co dali w tym miejscu ognisko, a ja jeszcze po prostu padłem, ale przeżyłem. Tyle wygrać. Ugrałem tutaj życie. Zobaczcie, na jakim kawałku. Co ja tutaj dla was robię, jakie niewyobrażalne rzeczy. Ale tu też chyba postanowiłem użyć kości wiodącej do domu i cofnąć się do ogniska. I zamy się pożegnać. A jak teraz zauważyliście, ja nie zauważyłem, że tam skrzynia stoi. Znowu mi się zlała z tłem. Więc jak tu Go. jesteśmy, to będziemy musieli się właśnie tego cofnąć i tam odebrać. Tak, już widzicie, jestem przed bossem. Chyba tu wam teraz mówię, że znalazłem drabinę, którą wam pokażę, jak zginiemy. Coś w tym chyba stylu kombinowałem. Tak, tutaj wam teraz wytłumaczałem, co się stało, że tego. Tam była właśnie drabina i tego. Ja jej nie zauważyłem, a wy pewnie ją widzieliście i się zamyśleliście. No tutaj zacząłem od razu od tego, od ataku po wejściu. Bo akurat mamy taki zasięg, że zaznaczamy właśnie jego i możemy go kilka razy uderzyć. I narzekam na tego dziadygę z łukiem, że musi strzelać tak do nas. I też nie jakimiś zwykłymi małymi strzałami, tylko wielgaśnymi, no. Jak tak można? No i tutaj właśnie umarliśmy, no. Cóż poradzić. Umarł w butach. No i tutaj już chyba też wam mówiłem, że zmieniłem tego pierścień z ochrony życia, bo i tak nie miałem dłuższy, tam miałem kilkaset. No ten nam spadł, nawet nie założyłem tego. O i właśnie wam pokazywałem tą drabinę, że ona tutaj była, a ja jej nie zauważyłem. O, bo po co by dawali ognisko w takim miejscu, tak? Co
Coś chyba też wam powiedziałem, że kilka razy spróbujemy właśnie w ten sposób, że tego, bo przechodzimy, a jak nie, to ja sobie powybijam ich i potem dopiero będziemy dobiegać kilka razy na bossa. Prawie zginąłem, ale to szczegół. Klejnotów sobie poustawiałem różnorakich. Oczywiście z psem się uleczy, bo te się odnawiają. Tutaj mogę grać spokojnie. Od razu ustawiam sobie większy klejnot życia. No i oczywiście kolejna próba na bossa była. No jak widzicie, postanowiłem sobie użyć na początku włóczni dusz, czyli na nogę najsilniejszego ataku, żeby jak mu najwięcej życia zjechać. Co głupim pomysłem, jak widzicie, nie było, bo sporo życia mu zjechałem, tylko potem unik jakiś mogłem porobić, pouciekać. Użyłem wielkiego klejnotu rozjarzonego, ale była to strata, bo i tak zostałem zabity. Nie wiem, po co się z tym męczyłem. Ale teraz wiem, że muszę po skrzynię zejść, bo skrzynię ominąłem. No, to jest dopiero. Z nimi walczyłem, bo tego tutaj po lewo nie mogłem pobić, z tego co się orientuję. Chociaż jak teraz tak patrzę, to miejsce niby na obiegnięcie było. Więc niepotrzebnie się z nimi tak bawiłem. Chciałem Estusa, wziąłem klejnot. Dlatego potem jeszcze Estusem doleczyłem się. I jak się domyślacie, pewnie się zdenerwowałem właśnie, że użyłem klejnotu za Estusem. No i kolejna próba, znowu złóż się dusz. Chciałem odzyskiwanie duszy, że nie wiem po co, żeby odzyskać do 1000. Jakby nie patrzeć, jest to o wiele lepszy, bo szybciej od tego leczy, no ale jednak klejnoty pozwalają w ruchu się leczyć. No i po pewnym czasie, jak temu bratu czerwonemu zbijemy trochę życia, to ten czarny z łukiem spada i też przechodzi we włócznie. Ja tego z łukiem nazywałem młodszym bratem, a tego w czerwonej starszym. Nie wiem czemu, ale tak jakoś się skojarzyło. Nie wiem czemu pomyślałem właśnie, że to z łukiem jest młodszy, a tamten starszy. O, jak atakowali jednocześnie w jednym czasie, fajnie się z nimi walczyło. I o dziwo, nie wiem czy to będzie teraz zauważone, nie. O dziwo ten smoczyjeździec jest czarny, ten u góry, łucznik, jest bardziej podatny na ataki magiczne. Jeszcze większe obrażenia muszę mu zadawać i chyba ataki fizyczne też jest bardziej podatny. No i niestety oczywiście się nie udało. To była chyba ostatnia próba taka jak teraz. Tak bynajmniej mi się zdaje, że chyba postanowiłem, że... No zobaczcie, sporo życia mi schodziło, nie wiem,
wiem, czy wam to... Tak, w kolejnym odcinku tłumaczyłem, że jednak zrezygnowałem z pierścienia do ekwipunku, który mi się wolniej niszczy, bo ponieważ i tak tylko dobiegamy do bossa i z nim walczymy, więc nie ma się co mi zniszczyć. A wziąłem właśnie klejnot na... tego klejnot, pierścień na redukcję, żeby mniej życia mi schodziło. Tego teraz tutaj nie uświadczycie, ale w kolejnym tak będzie. Chyba tutaj jeszcze raz chciałem tego spróbować bez tego. No, jeszcze jedną próbę chciałem zrobić. Ale z tego co widzę po filmie, to będzie jakaś krótka próba. No to ostatnia próba właśnie na dzisiejszym bossie. To ta sama taktyka z włócznią, szybko na wielką, ciężką strzałę, ile jeszcze mogłem go trafić. Ale widzicie, to było głupi pomysł, bo tak, miałem zmniejszone życie, dostałem jedną strzałą, no i ten mnie dobił po prostu ze swojej włóczni. No i tutaj postanowiłem się z wami pożegnać i powiedziałem wam, że spotkamy się w kolejnym odcinku, gdzie już wybiję tutaj wszystkich, żebyśmy mieli spokój w dobieganiu i żebym nie musiał robić cięć. Więc ja również wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak zwykle, miłego dnia lub wieczoru. Pa, pa!